Cześć, Cześć, witajcie. cześć. Ostatnio było IP, Właśnie. teraz będzie następny na I, i też będzie chodziło o adres w Podobna sumie, rzecz, tak? podobna kwestia. E-mail. 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 Często jak na przykład kupujecie telefon, to gdzieś tam ktoś spisuje e-mail tego telefonu, na przykład operator go gdzieś tam notuje. I na umowie kupna, dajmy na to w komisie, też spisujecie e-mail. No i właśnie, e-mail, e-mail. Co to jest? Co za czort? International Mobile Equipment Identity. Czyli Czyli międzynarodowy numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego. Tak. Czyli tak naprawdę e-mail nie tylko dotyczy komórki czy smartfona, ale na przykład może dotyczyć modemu takiego wtykanego w komputer. Tak, no wszystkiego, co się łączy z siecią komórkową. Wszystkiego, co się komórkową. Łączy z sieciami komórkowymi. Tablet ma też e-mail, jeżeli ma modem komórkowy. E-mail jest po prostu numerkiem, unikalnym numerem identyfikującym dane urządzenie, czy to w sieci, czy tam powiedzmy na serwerach operatorskich. Warto, jak kupujecie na przykład telefon używkę, warto porównać, czy e-mail, który telefon wyświetla, bo w opcjach, w ustawieniach nie znajdziecie, zgadza się z tym na pudełku. Tak, no to też, natomiast jak nie ma pudełka, to też tutaj mamy pewne pole manewru, ponieważ tak, e-mail jest unikalny w skali całego świata. Nie ma dwóch takich Nie ma samych. Dwóch takich, no chyba, że ktoś tam majstrował, nie? No ale, tak, ale... Nie ma. Bo musi być unikalny, jeżeli są roamingi i takie inne rzeczy. Znaczy pewnie by się dało bez, ale generalnie powinien być unikalny. Na zasadzie takiej, że no jak są kupić. Jakby był unikalny w Polsce, no to bym wyjechał gdzie indziej i by się zrobił kłopot. Tak, bo były dwa telefony w sieci o tym samym numerze. A chodzi o coś takiego, że no sieć komórkowa musi wiedzieć, który telefon jest gdzie, żeby go po prostu jakoś tam lokalizować, namierzać i tak dalej. Jest niby jeszcze numer karty SIM, ale ten e-mail jako numer urządzenia też jest potrzebny, żeby to wszystko działało i ten numer jest unikalny. I to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że e-mail służy do tego, żeby blokować ukradzione telefony. No, przydaje się do tego, to tak? Znaczy, jest wykorzystywany. No to tak jakby powiedzieć, że IP-ki służą do tego, żeby blokować, blokować po IP-kach. No, no tak, a numer VIN samochodu, bo to no, jest... Tak, e-mail tego... jest właśnie na przykład odpowiednikiem numeru VIN w samochodzie. Określa producenta, można rozpoznać, jak się rozkoduje ten numerek. No właśnie. I określa dane urządzenie. O to chodzi, że jeżeli chodzi o numery e-mail, to jest bardzo prosta sprawa, bo są prefiksy, czyli pierwsze, na ogół dwie cyferki, które są przyznawane konkretnym producentom. Mhm. I to jest specjalna organizacja, która się tym zajmuje, bo żeby bałaganu nie było, nie? No bo ciężko... Ktoś musi to trzymać ciężko koordynować po prostu porządek. W skali całego świata, więc trzymamy tylko prefiksy i na zasadzie tam na przykład LG ma numerek 06. I dalej to już LG się martwi, żeby zapewnić sobie unikalność w ramach tam swojego, nie? A my tylko dbamy o to, żeby po prostu nikt inny tych 06 nie dostał, nie? Dokładnie. Natomiast no, jeżeli nawet nie mamy pudełka, to możemy sobie sprawdzić, czy prefiks tego naszego e-maila się zgadza z marką telefonu, to no bo jak ktoś grzebał, to mógł wprowadzić jakieś tam no, co mówię, jakiś zupełnie tak, losowe. O co chodzi z tym grzebaniem w e-mailach? Jak już wspomnieliśmy, telefony można blokować, na przykład ukradziony telefon po numerze e-mail i on nie będzie chodził w sieci, chyba że ktoś podłubie i tego e-maila zmieni. Ale ten zmieniony e-mail oznacza, że jest spora szansa, że trafiliśmy w e-mail, który już jest. Tak, no dużo zależy od grzebiącego też, czy jest z tych sprytniejszych, czy z tych mniej sprytnych. No, no bo to wiesz, może zrobić tam, nie wiem, 0000 i też będzie unikalny, nie? Generalnie, wiecie, jak jest telefon buchnięty w Europie i ma chodzić w Europie, to mu się wrzuca numerek z Afryki. Jest, powiedzmy, duża szansa, że się nie rypnie sprawa, no ale... To tak jak mówię, zależy od tego, kto to zmienia, w każdym razie jest to nielegalne. No, właśnie, no, jeżeli... no to jest tak jak przebicie numeru w samochodzie. No. No. Ta sama kategoria, powiedzmy, nielegalności. Natomiast no, jeżeli kupujecie, nie wiem, powiedzmy Motorola, sprawdzicie numer e-mail, a ten numer e-mail będzie pokazywał właśnie na jakiegoś południowo-koreańskiego lokalnego producenta telefonów albo południowoamerykańskiego, no to znaczy, że ktoś coś tam jest majstrował, nie? No i tak samo jak się żaden z tych numerów nie zgadza. No, czy z pudełkiem, z etykietką, czy z telefonem, teraz jeszcze naklejki są ochoczo przyczepiane na tył telefonu. Jak kupujecie, po prostu porównajcie te numery, czy są zgodne. A dla własnego bezpieczeństwa, jak na przykład piszecie umowę z komisem, to wpiszcie ten e-mail, który telefon raportuje na tej umowie, bo w razie czego jest to dla Was tak zwany dupochron.
No tak, że... Kupiliście w dobrej wierze, a po roku się okazało, że jednak ten telefon był buchnięty, nie? Także e-mail to jest właśnie taki numer WIN mniej więcej, albo jeszcze inaczej urządzenia numer rejestracyjny samochodu, tak, mniej więcej, tak? Bo przypomnijmy, e-mail nie musi być tylko, nie dotyczy tylko telefonów, tylko wszystkiego, co się łączy z komórkami, czyli właśnie gwizdków tych modemowych, czy tam tabletów z modemem wbudowanym, także ten numer możecie spotkać na wielu urządzeniach, niekoniecznie będących telefonem. To też musicie pamiętać i tak samo należy go zweryfikować w sobie, we własnym interesie. No dobra, to chyba tyle, nie? Tak, to kończymy z e-mailem, ale jeszcze chwilę poprzestaniemy na i, ale to już w kolejnym filmie. Tak, do zobaczenia. Cześć.